dla mnie jest to kwestia po prostu wygody, nie trzeba tych okularów, mamy teraz tą pandemię, te okulary parują, nie jest to przyjemne, poza tym ja siebie nie bardzo lubię w okularach, wolę siebie bez okularów, więc dlatego się na to zdecydowałem. Nie czułem się zaniedbany, na wszelkie pytania dostawałem odpowiedź. Wszelkie obawy zostały rozwiewane w każdym momencie, kiedy pytałem. No to jeśli chodzi o sam zabieg, to zabieg jest bezbolesny, tak bym to ujął. Ogólnie dość interesujące, no bo jednak różne rzeczy się widzi podczas tego zabiegu. Czasami mniej wyraźnie, czasami bardziej wyraźnie. Jedyne co tak jakby mnie zaniepokoiło, można powiedzieć, to jest ten moment, kiedy się szlifuje, w cudzysłowie, bo czuć zapach spalenizny. To było jakby, sam zapach był nieprzyjemny. Poza tym jakby bez najmniejszych problemów wszystko trwało, nie wiem, może maksymalnie 10 minut na dwoje oczu, więc poszło to szybko i sprawnie. Po samym zabiegu powieki stały się bardzo ciężkie, więc jednak przez te pierwsze 4-5 godzin cały czas oczy miałem zamknięte, one dość mocno zawiły. Było takie uczucie piasku w oczach, które gdzieś tam minęło po około 4 godziny. No rano już praktycznie nie mam żadnych symptomów poza suchymi kącikami. Po badaniu doktor powiedział, że wszystko się fajnie goi, wszystko działa tak jak powinno, wzrok też się dużo poprawił, jak na 12 godzin jest idealnie. Każdy człowiek jest inny, każdy organizm, wada, oczy, wszystko jest inne, więc wiadomo, że to indywidualne podejście, wyjątkowe, więc ja pamiętam, jak właśnie z panią Sandrą byłyśmy na tych badaniach i później pan doktor wszedł, właśnie zaczął tak sprawdzać wszystko, zastanawiał się, więc to na pewno podejście tak jakby indywidualne do każdej osoby. Ja ogólnie rzecz biorąc, ja zrobiłem dość duży research, zanim w ogóle się do państwa zgłosiłem. Sam fakt, że to jest ten doktor i ten doktor mnie operował, było dla mnie ważne. To, że ma wykształcenie i jest powiązany i z Frankfurtem, i robił studia bodajże we Wiedniu. Też było dla mnie ważne, jeśli chodzi o obsługę, nie mam nic do zarzucenia. Wszyscy są bardzo profesjonalni, bardzo mili, więc jakby jak najbardziej polecam. No generalnie jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Ja w ogóle uważam, że spotkanie z panią Sandrą to jest w ogóle taki mój los, bo jakbym jej nie poznała, to bym chyba nie zdecydowała się, bo to ona bardziej wytłumaczyła mi jakoś, nie to, że przekonała, tylko dała do zrozumienia, że to nic strasznego i w sumie na co czekać, bo ja tak czekałam, zlekałam. No i właśnie przyszłam, badania, później właśnie pan doktor zadecydował, że oczywiście, że super i tyle. No i w ogóle uważam, że bo ja robiłam zabieg rok temu, więc akurat śmieję się i mówię tam w rodzinie, że rok temu już zaczęłam obchodzić swoje nowe drogie urodziny, no bo to w ogóle nic nie widzieć i całe życie mieć okulary, a teraz w ogóle widzieć wszystko i to przez pierwszy miesiąc to w ogóle musiałam się przyzwyczaić, że ja wszystko widzę i moja taka zabawa to było tak chodzić i wpatrywać się tylko w twarze ludzi dookoła, że to było takie coś innego, no. Więc ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Czego oczekiwałem? No oczekiwałem powrotu do normalności, ponieważ już troszeczkę mi ten wzrok dokuczał, miałem astygmatyzm z wadą minus 3, chyba prawie minus 3. No dzisiaj jestem akurat pierwszą dobę po zabiegu, także jeszcze ten wzrok dochodzi do siebie, ale już widzę znaczącą poprawę, także jeżeli ktoś się waha, to naprawdę nie ma się czego bać i warto spróbować.